Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie film o nowościach perfumowych. O tych, które wyszły dopiero niedawno, których jesteśmy bardzo ciekawi i testujemy. I o tych, które wyszły trochę wcześniej, ale ja je poznałam dopiero niedawno. Słyszycie mój głos? No tak, będę dzisiaj niestety piała, bo mam katar i boli mnie gardło. Mam nadzieję, że jakoś przebrnę przez ten filmik, a mój głos nie będzie Was mocno drażnił. Zapachy, o których Wam dzisiaj opowiem, będą to perfumy, które dostałam w odleweczkach najczęściej od moich perfumowych przyjaciółek, czyli Gosi, Moni, no i Katarzyny P. To one dbają o to, żebym była na bieżąco z nowościami perfumowymi i żebym się rozwijała. Pierwszy zapach, na który brać perfumowa bardzo długo czekała, to jest Angel Elixir. Mam tutaj odleweczkę od Gosi. Zaraz Wam coś o nich opowiem. Widząc ten flakon, który jest przecudowny, ciemny, fantastyczny, ta gwiazda jest taka jakby po prostu zdjęta z nocnego nieba, no i nazwa Elixir jest zobowiązująca. Perfumy wyszły na 30-lecie urodzin pierwszego Angela, już 30 lat jest z nami na rynku, no i wszyscy spodziewaliśmy się, że to będą naprawdę fajerwerki. I zarówno ten ciemny flakon, jak i nazwa Angel Elixir rozbudzały nasze perfumowe emocje. Przynajmniej moje. Ja się spodziewałam, że to będzie zapach mocno kojarzący się z nocą i bardzo mocno podkręcony. Tylko zastanawiałam się nad tym, w którą stronę pójdzie producent. Czy to będzie podkręcona wersja klasycznego EDP? A może EDT? A może Angel Nova? No bo jednak tych Angeli do wyboru było trochę. A może jeszcze jakiś inny, którego nie wąchałam, którego nie znam? No o Muse raczej nie myślałam. I co się okazało? Jak zrobiłam pierwsze testy tego zapachu, a dorwałam się do niego od razu, to się okazało, że Angel Elixir nawet nie leżał koło jakiegokolwiek ze znanych mi Angeli. Spodziewałam się, cytując klasyka, Angela na sterydach. Pozdrawiam Cię, Justyna. A dostałam lekki, delikatny i kremowy zapach. Jest w nim delikatna słodycz. Czuć nektarowość ylang ylang. Natomiast baza jest przedziwna, bo kojarzy mi się z podstawową wersją This Is Her od Zadig & Voltaire. No nie tego się spodziewałam po Angelu Elixir. Gdybym chciała pachnieć This Is Her, to bym kupiła This Is Her. Sprawdziłam nutki w obydwu zapachach. No niby mają wspólne, mają różowy pieprz, mają jaśmin i mają wanilię. No ale takie nuty ma wiele zapachów i wcale nie są do siebie podobne. Dla mnie Angel Elixir to jest taki This Is Her, który w bazie się mocno wysładza. Przynajmniej na mojej skórze. No niestety zero eliksiru w Angelu Elixir. Nie wiem, czy korzystacie tylko z fragrantiki polskiej, czy korzystacie również z fragrantiki anglojęzycznej. Jeżeli nie korzystacie z fragrantika.com, to Wam polecam. Nie trzeba znać angielskiego, bo u góry, jak włączycie sobie stronę, to u góry Wam się pojawia, jaki język chcecie wybrać. Wybieracie polski i wszystko Wam się wyświetla po polsku. Ja wolę tą fragrantikę anglojęzyczną, ponieważ jest tam o wiele więcej opinii i one są szybciej, no i są bardziej różnorodne. I poczytałam sobie, jakie opinie są o Angelu Elixir. I jedna mi się spodobała najbardziej. Mianowicie, że koncern L'Oreal pogrzebał markę Mugler. Po prostu ją uśmiercił. No nie da się ukryć, że coś w tym jest. Ludzie komentujący na tej stronie i wypowiadający się na temat Angel Elixir mówią coś takiego, że koncern L'Oreal chce sprzedawać to coś i nazywać to Angelem. To jest zbrodnia. Angel to jest już marka sama w sobie. To jest klasa, to jest szyk, to jest elegancja i to jest niepowtarzalność. I specjalnie powiedziałam Angel, że to jest marka. Natomiast Angel Elixir taka nie jest. I to jest nie tylko moje zdanie, ale zdanie wielu z Was i zdanie wielu komentujących.
No ciekawa jestem, czy komuś przypadł ten zapach do gustu i co myśli o nim w odniesieniu do poprzednich Angeli. Tyle o Angelu Elixir. Kolejny zapach, który też mam od Gosi, w próbeczce go dostałam, to jest Alien Goddess Intense. No jeżeli coś się nazywa intensywna bogini i jeszcze jest z tym związane słowo alien, którego nie trzeba tłumaczyć, no to też się spodziewamy nie wiadomo czego. Ja w każdym bądź razie spodziewałam się samego dobrego. I bardzo jestem ciekawa, ponieważ ten zapach stworzyły dwie panie, dosyć sławne perfumiarki, ponieważ jest to Marie Salamanche i Nathalie Lawson. Szczególnie tej ostatniej nie trzeba przedstawiać. No i stworzyły takiego sobie przyjemnego słodziaka. I bardzo jestem ciekawa, jak tym dwóm paniom pracuje się pod dyktando księgowych. Bo ten zapach został stworzony nie przez talent, a na zamówienie i głównie na sprzedaż. Wiadomo, że koncerny chcą, żeby ich zapachy się sprzedawały. Ale są takie perfumy, które mają trafić do każdego. I mam wrażenie, że jest ich coraz więcej. Ale co tam mogę powiedzieć o Alienie? Będę się posiłkowała moimi notatkami, ponieważ testowałam go dawno, a mówiłam Wam, że mam katar, więc trudno jest mi prowadzić kolejne testy. A dzisiaj się też natestowałam zapachów, będę Wam dalej o nich opowiadać. Natomiast Alien Goddess Intense. Nutki w tych perfumach są dosyć proste, bo mamy tutaj orzech kokosowy, mamy bergamotkę, mamy jaśmin i herbatę jaśminową, mamy wanilię, mamy benzoes i drzewo kaszmirowe. No i początek to jest taki słodki kokosowy wstęp, bez śladu bergamotki. I tak sobie trwa w tej tropikalnej słodyczy przez chwilę. Później ujawnia się jaśmin, niby alienowski, ale przygaszony i znacznie delikatniejszy. I to już mi się nie podoba, jeżeli chodzi o Aliena, bo dla mnie jaśmin w Alienie powinien być jeden, jedyny i niepowtarzalny i niezmieniony. I jeżeli wypowiadam słowo alienowski jaśmin, to on nie może być subtelny, bo mi to po prostu nie gra. A tutaj ten jaśmin jest właśnie taki subtelny. I tak naprawdę poza tym kokosem, wanilią i tym subtelnym jaśminem niewiele możemy się spodziewać więcej po tym zapachu, bo tam po prostu tego nie ma. On przez chwilę też pachnie tak oleiście. W stylu olejku do opalania, wiecie o co mi chodzi. Są takie nuty, które dają taki wydźwięk, taki vibe. To jest zapach słoneczny, to jest zapach podobny. Czy ja bym tak chciała pachnieć? Nie sądzę. I testując te dwa zapachy, czyli Angela Elixir i Aliena Goddess Intense, doszłam do wniosku, że pewnie nie tylko ja tak myślę, że koncern L'Oreal uderza w młodych. Nas już ma. Wie, że my, osoby w naszym wieku, które interesujemy się perfumami, będziemy te perfumy kupowały nadal. Jeżeli nie będą to nowe wypusty, to będziemy kupowały te starsze. Nie tu, to tam. Koncernów tak naprawdę jest tylko kilka. One mają bardzo dużo firm pod sobą. Coś zawsze od nich kupimy. Natomiast teraz chcą pozyskać nasze dzieci, pokolenie naszych dzieci. To oni mają być odbiorcami tych nowych perfum. To oni mają się rozkochać w markach, to oni mają szukać zapachów dla siebie. Perfumy zrobione przez księgowych. Tak, to te dwa zapachy. Kolejne perfumy, które też mam w próbeczce. Coś tam czuję, ale to nie jest to, co bym chciała. Prada Paradox 2022 rok. Pewnie wszyscy o nim słyszeli. Kampania reklamowa była dość głośna, dość krzykliwa. Myślę, że nie ma takiej osoby, która by jej nie widziała. Co my mamy w tych perfumach? Mamy gruszkę, mamy mandarynkę i mamy bergamotkę. Mamy kwiat pomarańczy, mamy esencję neroli i neroli i mamy jaśmin sambac. Jest też wanilia bourbon, jest piżmo, jest bursztyn i jest benzoas. Osobiście uwielbiam mandarynkę w perfumach. Uważam, że to jest najładniejszy cytrus, jaki tylko może być. One się pięknie zawsze układają na mojej skórze. Mandarynce w perfumach zawsze mówię tak. A jeszcze
jeszcze jak ta mandarynka jest tutaj połączona z gruszką, naprawdę brzmi prześlicznie. To są perfumy, które mają się podobać od pierwszego powąchania. I tak jest. Mnie też się podobają. Serce tych perfum pachnie jaśminem i neroli. I ten jaśmin to jest znowu ten subtelny jaśmin. No gdzieś to już słyszałyśmy. Subtelny jaśmin. Te nuty są znacznie delikatniejsze niż w tych starszych zapachach, które my lubimy. No ale widocznie w tą stronę idzie nowe perfumiarstwo. Widocznie nowi odbiorcy tego oczekują. Czyli mamy ten subtelny jaśmin i mamy neroli, które bardzo ładnie czuć. Zresztą neroli jest dosyć popularne ostatnio w perfumach. No i kolejna faza tych perfum, która mi się kompletnie nie podoba. Ponieważ ta mandarynka z jaśminem, z neroli, przychodzi w taki zapach, który bardzo mocno mi się kojarzy z Libr. I on naprawdę tak na mnie pachnie. Pamiętam, że Monika Aroma powiedziała coś takiego, że Prada Paradox to jest zbitek najpopularniejszych perfum. No i faktycznie tak jest. Tyle, że ja nie lubię perfum Libr i w Saint Laurent. One pachną na mnie w sposób męski i w sposób tani. To jest taka tania woda kolońska. Na mojej szwagierce pachną tak samo zresztą. Ale powiem Wam, że kiedyś przyszła do mnie klientka i pachniała tak przestrzennie i tak świeżo. I bardzo mi się podobał ten zapach. No ale ja jestem z tych, co od razu pytają, czym Pani pachnie? I ona mi powiedziała, że Libr. Ja nie mogłam uwierzyć. Jaka jest sprawiedliwość na tym świecie? Naprawdę na niej pachniały te perfumy pięknie. Na mnie tak nie pachną i koniec. Libr nigdy nie zagości u mnie. I ta faza zapachu Paradox najmniej mi się podoba. I już chciałam zmywać te perfumy, ponieważ tak jak Wam mówię, nie mogę znieść tego zapachu. Ale pomyślałam, testujesz, daj im szansę, daj im się rozwinąć do końca. I to był bardzo dobry pomysł, ponieważ baza tych perfum Paradox Prada jest piękna. Jest kremowo-słodko-budyniowa. I gdyby nie to środkowe podobieństwo do Libr, to te perfumy naprawdę by mi się podobały. Paradox to są perfumy, które się mają podobać. Tak zostały skomponowane. To są perfumy dla takiego odbiorcy, który wchodzi do perfumerii, wącha, śliczne, kupuje, wychodzi. Myślę, że cel został osiągnięty. Jak do tego dodamy jeszcze bardzo agresywną kampanię reklamową, wydaje mi się, że przed świętami Bożego Narodzenia reklama Prady Paradox była tak naprawdę w każdym bloku reklamowym. Przynajmniej ja miałam takie wrażenie. Do tego reklamuje jeszcze Hermiona. Kto z naszych dzieci nie zna Hermiony? Dlatego na pewno te perfumy zwróciły uwagę młodych ludzi. Pamiętam, że jak przeglądałam strony perfumerii internetowych przed świętami, to były takie perfumerie, gdzie Paradox był niedostępny. Czyli podoba się, czyli się sprzedaje. Myślę, że młodzież oszalała na punkcie tych perfum. I wcale im się nie dziwię. Ale jeszcze jedno Wam powiem na potwierdzenie tego, że to jest zapach dla młodych. Testowałam dwa zapachy. Na jednej ręce Insolence od Guerlaine w wodzie toaletowej, na drugiej miałam właśnie Prada Paradox. Przychodzę do domu, akurat była moja córka, bo to było przed świętami. Daję jej powąchać obydwie ręce. No i co? Insolence. Moja córcia jest nieodrodną córką swojego ojca, więc w niewybredny sposób podsumowała Insolence. Powiedziała, że to jest straszny, okropny zapach dla starej baby. No ja tak nie uważam. Ja mam raczej do nich stosunek taki, ach, jaki piękny, o Boże, jaki duszący. I nigdy nie wiem, w którą stronę pójdzie. Nigdy nie wiem też, kiedy się tak zachowuje, bo to jest różnie. Więc pewnie ich nie będę miała. Natomiast jeżeli chodzi o Prada Paradox, powiedziała, że to są bardzo ładne perfumy i bardzo jej się podobają. Prada Paradox. Kolejna nowość wypuszczona z myślą o młodych. I kolejny zapach, który też mam od Gosi. To jest Ariana Grande i one się nazywają Thank You Next 2. Zapach z 2021 roku i mamy tutaj jabłko, poziomkę i granat, mamy białą orchideę, mamy jaśmin, mamy pianki, piżmo i drzewo sandałowe. I mój pierwszy niuch od razu, jak we wszystkich perfumach Ariany Grande, które wąchałam, odzywa się nutka szpitala. No niestety jest coś w jej perfumach, że przywołuje do mnie takie skojarzenia.
Natomiast otwarcie jest bardzo słodkie, jabłkowo-poziomkowe. Ale i orchidea daje o sobie znać, ponieważ jest to nutka, na którą ja jestem wyczulona, bo ją bardzo lubię, więc czuję tutaj zapach orchidei. No i dziwne jest to, że na mojej skórze czuć cytrusy, których tutaj nie ma. Tutaj są poziomki, granat, jest jabłko, cytrusów nie ma, a ja wyraźnie wyczuwam tu cytrusy, więc nie wiem, jak moja skóra działa z tymi perfumami. No i to jest taki zapach. Odrobinka bandaży, jak dla mnie, i owoce. Ładne, wdzięczne. Te bandaże na szczęście nie są mocno męczące, nie miałam ochoty ich zmyć. Tak jak wtedy, gdy testowałam Cloud Ariany Grande, to jedna z moich traum perfumowych. No i tak jak mówię, no kolejny zapach dla młodych, no ale czego się spodziewać po perfumach Ariany Grande? To są perfumy albo dla młodych, albo dla młodych duchem. Widocznie ja do nich nie należę. Ale powiem Wam jeszcze jedno. Do mnie przychodzi dużo młodych dziewczyn i jeżeli wyczuwam od nich perfumy, to najczęściej jest to Ariana Grande Cloud. To jest zapach, który wśród młodych rozbił bank. Także ten, czyli Thank You Next 2, też na pewno trafi do młodych. I kolejna nowość. Mam go tutaj. No. To jest Iris Malika od firmy Chopard. 2022 rok. Ten mam od Katarzyny P. Podzieliła się ze mną tym zapachem. I w tym zapachu mamy jagody, przyprawy i różowy pieprz, mamy irysa, mamy jaśmin, mamy ilang ilang, mamy nuty drzewne, mamy przyprawy, mamy benzoes, mamy balsam peruwiański i tonkę. Nutki nie są proste i oczekujemy czegoś więcej od tego zapachu. I dostajemy. Na mnie na początku to są jagody posypane cukrem i doprawione takimi fajnymi przyprawami. A potem ten zapach robi się taki bardziej drzewny, mniej słodki, ale nadal czuć te jagody. Ale teraz w perfumach borówki jagody są dość popularne, pewnie to zauważyłyście. I bardzo dobrze, bo to są bardzo ładne nutki, jeśli chodzi o nuty owocowe. I one są takie nienachalne. Baza tych perfum jest taka balsamicznie kremowa. I to są takie perfumy, które są owocowe, ale szlachetnie owocowe. Bo nie zawsze perfumy owocowe mają w sobie coś takiego eleganckiego. Tak bym to powiedziała. Na pewno jest to zapach, którego nie powstydzi się nawet dojrzała kobieta. Ładne, eleganckie perfumy, niekrzykliwe, raczej bliskoskórne, ale warte uwagi. Jeżeli macie okazję, to przetestujcie sobie ten zapach. Może Wam też się spodoba. Kolejna nowość to jest Chloe Nomad Naturel. Rok 2022. Odleweczkę mam od Moni. No cóż Wam mogę powiedzieć? Tak zaspoileruję. To są po prostu śliczne perfumy. One są naprawdę bardzo ładne, bardzo urzekające. Spokojnie mogłabym je nosić. A jakie mają nutki? Mają daktyle i mirabelkę. Mają egipski jaśmin, mają frezję, mają wanilię, drzewo sandałowe i mają med dębowy. Na mojej skórze bardzo ładnie czuć takie naprawdę słodkie daktyle i kwaskowo-słodką mirabelkę. Kto jadł mirabelki, ten wie, że one są takie troszkę słodkie, troszkę kwaskowe, jak to dzikie śliwki. Później ten zapach troszeczkę się zmienia i staje się mniej słodki. A na końcu, wiadomo, jest już gra wanilii i muchu dębowego, więc te kontrastujące ze sobą nutki bardzo fajnie ze sobą współgrają. No nie czuję już na ręce, ale długo je czułam, bo je dzisiaj testowałam. A może nie czuję ich po prostu przez ten katar, już mam dość. To jest zapach, który nie ma może dużej projekcji, ale dosyć długo trwał na mojej ręce. Ale i tak uważam, że teraz pogoda im nie sprzyja, że one dużo ładniej będą pachniały, gdy będzie wiosna, gdy będzie troszkę cieplej i będzie taki cieplejszy wiatr. Wtedy pokażą tą swoją najfajniejszą stronę. Wersja podstawowa Chloe Nomad jest bardziej ostra, bo tam jest więcej cytrusu. I dla mnie to jest taka prawdziwa dzikuska, czyli nomadka, koczowniczka, która tak sobie biega po tych stepach akermańskich z rozwianymi włosami, tak zwana fryzura wiatrem czesana. To jest wersja podstawowa. Natomiast Chloe Naturel to jest taka wakacyjna koczowniczka. Co to się wyhasa, i dziczeje na urlopie, a potem wraca do swojego życia codziennego
w cywilizacji. Ja mogłabym być taką właśnie wakacyjną koczowniczką, co to dziczeje na urlopie, a potem jednak wraca do tego swojego normalnego życia. I dlatego Chloe Naturel bardziej mi się podoba, bo ja jestem jednak taka koczowniczka cywilizowana. A tak się zastanawiam, dlaczego nasza Ania Parasola, czyli perfumowy koczownik, nie kolekcjonuje Chloe Nomad? Przecież to też jest koczowniczka. Ania, ty pomyśl o tym. I kolejna nowość, którą też mam w odlewce od Moni, a którą rozpropagowała Kasia Miss Kate ostatnio, to jest firma Kores i Morning Mimosa. Ja nie będę dużo mówiła o tych perfumach. One są z 2020 roku. Dlatego mówiłam Wam, że w dzisiejszym filmie nie będzie tylko takich nowości, które wyszły niedawno, tylko będą też nowości, które ja poznałam. Kto jeszcze nie słyszał o tym zapachu, to niech obejrzy sobie filmik Kasi, bo ona naprawdę dogłębnie zanalizowała te perfumy i ja się tam ze wszystkim zgadzam, nie będę tego powtarzała. Perfumy są bardzo podobne do Coco Mademoiselle, to pewnie wszystkie wiecie, tylko są troszkę słodsze i uważam, że to jest chyba najwdzięczniejsza wersja perfum podobnych do Coco Mademoiselle. I ta troszkę głębsza słodycz, która w nich jest, bardzo mi się podoba. Perfumy są troszkę mniej trwałe niż oryginał, bo dzisiaj testowałam, miałam je tutaj, jedne tutaj na ręce, drugie tu. No, Kores wywietrzał troszkę szybciej. Oryginał jeszcze czuć. Ile to już godzin? Z 5, 6? Jeszcze czuję na skórze. Morning Mimosy już nie, ale i tak są to śliczne, wdzięczne perfumy. Jeżeli macie ochotę na odrobinkę słodszą Coco Mademoiselle, kupujcie w ciemno. I ostatnia nowość w tym zestawieniu. Tym razem moja w pełnym flakonie. La Petite Robe Noire, wersja En Tons. To jest 2022 rok, bo jeszcze była wersja En Tons, ale chyba z 2017 roku, o ile pamiętam. I ona była w niebieskiej, takiej błękitnej butelce. Tamtej już nie ma. Na jej miejsce weszła ta. Tamtą stworzył Thierry Vasser. Tutaj Daphne Gilk. Powywracała troszkę te nutki, troszkę pozmieniała i wypuszczono nową wersję, właśnie Intense. I mamy tutaj borówkę, malinę i bergamotkę. Borówkę oczywiście amerykańską. Różę turecką i różę bułgarską. Mamy jaśmin, mamy kwiat pomarańczy, mamy watę cukrową, mamy paczule, białe piżmo wanilii i drzewo sandałowe. W tej poprzedniej wersji wata cukrowa była w nutach głowy. Teraz jest przeniesiona do bazy. Myślę, że to był dobry pomysł, bo tamte perfumy, coś mi tak w nich zgrzytało, niezbyt mi się podobały. Te są znacznie lepsze. No i jak pachnie nowa wersja En Tons? Słodka boróweczka i słodka malinka. To się wybija na plan pierwszy. Do tego dochodzi nuta bergamotki, która troszeczkę niweluje tą słodycz. I mamy wrażenie, że wąchamy owoce polane sokiem z cytryny. Do tego dochodzi nuta waty cukrowej. I tak naprawdę ten zapach brzmi tak, jakbyśmy wąchały borówkowo-cytrynową watę cukrową. Nic dodać, nic ująć. Co ja Wam będę mówić? Nie wiem, czemu tak jest, ale ani w swojej ulubionej La Petite Robe Noire Black Perfecto Floral nie czuję róży, mimo że są tam dwie. Tutaj też jest turecka i bułgarska i też ich kompletnie nie czuję. Może mój nos jest tutaj w tych perfumach odporny na różane akordy. Czy ta wersja jest podobna do innych? Absolutnie nie. Ani do wersji podstawowej, która jest dla mnie bardzo chłodnym zapachem. A już do Black Perfecto to w ogóle nie wspomnę. Black Perfecto ma taką głębię, ona jest taka troszkę mroczna. To jest zapach bardzo radosny, bardzo ciepły, taki dziewczęcy. Wręcz o taki odmładzający. Dlatego może go lubię. Bardzo żałuję, że nie ma mojej córki tutaj, bo jestem ciekawa jej opinii na temat tych perfum. Uważam, że jest to kolejny zapach, który jest jednak dedykowany do młodych. Jeśli Black Perfecto kojarzy mi się z małą czarną, i mówię tu w tej chwili o sukience, prostą, elegancką, w nim kobieta, która ma już swoje lata, ale nadal czuje się młodo i wygląda pięknie i elegancko, i sukienka, i kobieta,
Tak, La Petite Robe Noire Intense. To jest mała czarna w wydaniu na studniówkę albo na osiemnastkę. To są perfumy dla dziewczyny młodej, która zakłada na imprezę swoją pierwszą małą czarną. Tak bym powiedziała o tym zapachu. Nie mam pojęcia, kto wpadł też na pomysł, żeby tą wersję nazwać Intense, bo ona nie jest intensywna. Ona nie ma w sobie głębi. To jest raczej prosty zapach. Tak jak Wam mówiłam, ciepły, otulający, bardzo przyjemny. Mnie te perfumy wprowadzają w dobry nastrój. Po prostu. To są dla mnie takie wesołe, radosne perfumy. No ale takie też trzeba mieć w swojej garderobie perfumowej. Czemu nie? Nie żałuję, że je kupiłam, że dołączyły do mojej kolekcji małych czarnych. Natomiast uważam, że nie są to perfumy wybitne i wybitnie są dla młodych. I tak mi się właśnie wydaje, że te nowe perfumy, które są teraz wypuszczane na rynek, teraz tworzone, są kierowane do tego młodego odbiorcy. My spodziewamy się po perfumach, że będziemy razem z nimi przechodzić pewną drogę. Że one są zmienne, że one są zaskakujące. No przynajmniej ja tego oczekuję od perfum. Młodzi ludzie nie. Młodzi ludzie chcą perfum po prostu ładnych. Ładnych, prostych, które ładnie pachną. Tyle. Nie mają dużych wymagań. Czy to jest znak czasów? Myślę, że tak. To jest tak jak z kinem. Kiedyś filmy pozostawiały coś po sobie w nas. A teraz oglądamy nowe produkcje i za tydzień już ich nie pamiętamy. Może właśnie w tą stronę idzie świat? Kto to wie? Jeśli znacie któryś z tych zapachów, jeśli testowałyście go, to napiszcie mi, jaką macie o nich opinię, bo jestem jej bardzo ciekawa. Może któraś z Was nie zgadza się ze mną? Lubię takie komentarze, bo to też pokazuje, że odbieramy zapachy w zupełnie inny sposób. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Jakoś przetrwałam z tym gardłem i z tym nosem zatkanym. Przepraszam za efekty dźwiękowe, jeżeli jakieś były. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Was, buziaki, papa. Cześć.